Dzień dobry, Kasztana, dzień dobry, The Following. Chłop to ma jakieś strasznie przekrwione oczy. Ale przynajmniej jakiś nowy model, a nie ciągle te same dwa dzieciaki na krzyż. Ej, mały, wybieram się na pocztę, więc mogę sprawdzić, czy nie czeka na ciebie przesyłka. Wiesz, co jest w środku? Prezent? Od mamy? A, to jest ten. Napisała kiedyś do mnie, że wysyła mi niespodziankę. A jak ją dostanę, to ona wróci. I znowu się będzie ze mną bawić. Nie, to tak nie działa. Chyba, że cię ogarnęła tą tablicę do gadania z duchami. I myk jak babę na pasach! Nie, to jest najlepsze, co można robić w tym DLC. Ale to spowalnia na razie. Trzeba ulepszyć ten wóz i dlatego muszę dużo przejeżdżać. Ej, sprinter jest za dnia? Co? Jak to? Ej, nie pamiętam tego. Ale tu skubańcy mnie... Czekaj, czy baba się wpieprzyła w mój wóz i umarła? Z tyłu? Tak, nawet dwie. He, ale leci. Właśnie tak zastanawiałem, jak ja mam tutaj rozwalić sprinter, jak kurde ja go przyjadę, od razu będą mnie gonić. To co, ja mam wysiąść, podejść do niego, zebrać i że się wrócić do auta? A tu taki, my sobie po prostu popitala za dnia. Gnoju, ja wolny jestem, wracaj się. Pomocy, Jezu. Wóz mi się rozwala. Nie uwielbiam, jak oni tak bułę dostają po prostu. O. Nie, spowalniasz mnie. Chodź tu, gnoju. O, ej, dostał? Dostał! Ej! Chciałem wsiąść. Chyba sporo expa dostałem. Mechanik poziom drugi. Jazir, mam dla ciebie wątrobę sprintera, ja... Co ty wyprawiasz do diabła? Zabierz ode mnie to cuchnące ścierwo. Za stodołą jest beczka, włóż to tam. Czy nie mam się grzebać we flakach zombiaków, a ty... za smród. Ja mam się grzebać we flakach zombiaków, a tobie nawet nie mogę przynieść. Sam se zanieś do beczki, chłopie. Ja mam ważniejsze rzeczy do roboty, to i dwa kłety do odebrania są. A więc myślisz, że Erkana tam nie było, gdy to się stało? Nie. Nie sądzę. Czekaj, czy... Rozumiem, więc... On mógł nie być oprawcą? Nie, on nie mógł, przecież porąbało go. Słyszałam. Erkan nie był specjalnie odważny już przed wybuchem epidemii. Cóż, znalazłem go w piwnicy. Myślisz, że ukrywał się tam przez cały czas? Tego nie powiedziałam. Ale to możliwe. Cóż, naprawdę trudno w to uwierzyć. W co trudno uwierzyć? Że ktoś nie chce zginąć w walce, w której nie miałby szans? Że ktoś porzuciłby rodzinę, swoich najbliższych w takiej sytuacji. Nie wiem, Kyle. Ale powtarza cały czas tchórz. To mógł jednak to zrobić. Co z nią? Tchórz. Wciąż nie reaguje. Bo w końcu coś powiedział normalnego. Ale się poprawia. Questów brak, tylko gadanie. Bracia w wierze, ktoś chce Ale tutaj te rangi się zdobywa tak łatwo. Ja chcę tu porobić jakieś, nie wiem, questy czy coś, a nie lecieć cały czas do przodu, panie. Śruby? Muszę znaleźć gdzieś tą autostradę, gdzie była masa aut i te śrubki pofarmić i wszystko inne. O, tu jest git. Wiemy, że zrobiłeś co się dało, jeśli chodzi o dopływ wody. Ale odkąd znowu ją mamy, nasi ludzie chorują jeszcze bardziej. Musisz wrócić. No to zawsze macie jakieś problemy. Ale nie, nie potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Ale bez śmiga jest złociutki. Przywróć zasilanie, aby odblokować bezpieczną strefę. O co chodzi? Czekaj. A no tak, przecież to zasilania nie ma. Zasilanie wywaliło. Trzeba tam quest jakiegoś zrobić. Czekaj. A w tych dziadostwach, bo to jest jakiś taki wojskowy, nie? Są takie śmieszne posterunki wojskowe. I tutaj jest Silas. I czy to przypadkiem nie może być części jakiś? Dlaczego tu nie ma jak w dwójce w endgame natychmiastowego otwierania? To możesz sobie zużyć kilka wytrychów i od razu otworzyć. Jakby zużywasz więcej zasobów, ale też jakby nie musisz się z tym bawić. O, poziom trzeci i goryl. Ładnie, Stonks. No bo jakby ile można otwierać te skrzynki? Po kilkudziesięciu to już się zaczyna robić minimalnie nudne. W ogóle w komentarzach pod ostatnim odcinkiem... O kurde, od razu? W komentarzach pod ostatnim odcinkiem jeden widz mnie uświadomił, że w tej grze są takie stroje z DLC, które dają ci statystyki w ogóle. I to niektóre takie OP. Możesz mieć chyba 20% boosta expa. O kurde, kolejny level trzeci. 20% boosta expa. Mogą ci bronie do ciebie wracać po rzucie. Ja pierdzielę. Nie spodziewałem się, że tak potężne rzeczy mogą być za paywallem. Może by przywrócić to. Elektrownia. Trudne. O nie, pamiętam to. Wzmocnienie czy nitro? Na speedzie! Panie, po co mi bezpieczeństwo? Ja lubię szybko. Ale teraz będę was rozjeżdżał. Ups, nie, jedź. Ja może wyjdę. Już raz tam umarłem. Trzeci poziom? Ja tylko chcę sobie przejechać, spokojnie. Nie, przynajmniej nic. Nie. Dobra, trzeba się trzymać dróg. Z paroma upgrade'ami i drogami da radę. I odrobiną szczęścia, żeby mi się nie pojawił nowy. No poczekaj, czy nie wystarczy?
wyjazd. Nie wystarczy tu wejść? O, tu jest chmura. Dobra, chill. Ja się zastanawiam, jak oni w ogóle się nie połapali, że wszędzie, gdzie jest ochrona, jest też dym. Jakby dobra, dym jest ceremonialny i tak dalej i przydaje się w modlitwach, ale dlaczego zawsze jest potrzebny? To jest błogosławieństwo matki. Jeden z bezlicych. Świetnie, muszę go o coś zapytać. Nie waż się przeszkadzać. Jego modły nas tu ochraniają, nie rozumiesz? Chopie, wybiłem przed chwilą wszystkie zębiaki. Chill. Ale mam coś dla ciebie. Można przywrócić zasilanie? Potrzebujesz czegoś jeszcze? Musiał walnąć główny przełącznik. No i teraz trzeba go zresetować. Matka jest łaską. Matka jest życiem. Matka jest twoim starym. Kacenki się tu nie spodziewałem. Coś się... No właśnie, coś się stanie. Oczywiście. Wiesz co, wydaje mi się, że i tak byś otrzymał obrażenia. Przynajmniej Holer miał taki zasięg. Pyk, pyk. Będę tak w niego walił po prostu. O! Obrywa, 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 obrywa! Zaspadnie. Oby. Co jest? Może wezmę sobie coś takiego słabszego tutaj, zamiast łuku, i będę tym rzucał. Jak to stracę, to raczej nie będzie mnie bardzo bolało, nie? Boże, nienawidzę tego. Bez kitu! Nawet Techland rozumie, że nas irytuje tymi żabami. Halo? Bezlicy mówi, że musimy się zbierać. Proszę, postaraj się skończyć jak najszybciej. Oj, bo co? Bo chmurka się kończy? He? Co, nagle modlitwy przestaną działać? Bezlicy mówi, że musimy się pakować i ruszać. Nie udało mi się skończyć. Czekaj, bo tu jest przemieniec. Ej, no i to jest problem. Ja nie wiem, jak stąd wyjść, bo moje poprzednie wyjście to poszło bye bye. Czekaj, tamtędy może jakoś? Nie, kurde, jak stąd wyjść? Czekaj, skupiłem? Zdech. Okej, to wyjaśnia. Nie może tam dołem? Przepłynąć? Pewnie, że można. Nie przeszkadzam? Nie, nie waż się, nie waż się. O kurde, ile! O Jezu, a ty tam jest! Tam jesteś. Spokój. Sojusz? A po drugiej stronie jest chłop, co? Cześć, zostanę tu. Ale heca. Ale ty tam jesteś! Weź wydupiaj! Kane? Udało mi się schować, ale bezlicy został na zewnątrz i nie wiem, co się tam dzieje. A, umrzył! Co nagle modły przestały działać? Ciekawe dlaczego? Kurde, czy ty musisz być akurat tam, gdzie ja muszę iść? Nie, dobra, mogę iść w bok. Łap się, łap się, łap! Twój stary na wakacjach. Zdecham znowu. O! Już się cieszyłem, że złapałem. Ej, czy za każdym razem będzie tu kolejny? O co chodzi? Wezmę może jeszcze umrę 5 razy i całą imprezkę zrobimy, co? Nie no, ja się muszę dostać na górę. Wypadł. No szkurde. Dawaj, 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 mocnych ta za... Czy będzie teraz trzech? Ale jak dobrze, że punktów nie tracę. Teraz tam są. Ja pierdzielę. Ale głupota. Mhm. To jest twój bezlicy, mordeczko. Powiedział, że musimy już iść i zaprowadził mnie tutaj. Kazał mi wejść i zamknąć drzwi na klucz. Teraz jest martwy. A dlaczego sam nie wszedł? Wiedział, że będzie problem. Wiedział, że Ali musi się schować. Więc dlaczego sam się też nie schował? Może się bał, że Ali jakąś tajemnicę odkryje, czy coś? Ty nie masz ani, nie wiem, zdeformowanej mordy, ani nic. Normalny człowiek jesteś po prostu. Albo Ali by się domyślił, że modły nie działają. Jakby był w środku, to mógłby się bezpiecznie pomodlić, a tak to... Kurde, chłop wolał umrzeć niż wydać tajemnicę. Jeszcze tylko chwilę. Jeszcze tylko chwilę. Tu przemieńce wszędzie są, chłopie! Jeszcze mi jakieś gówno zatruło, tutaj ledwo co widzę teraz. Nie przemieńce, wirale, co ja gadam? Co mnie truje? O co chodzi? Jakiś trup? On śmierdzi? Szkuźde. To są wszelkiego rodzaju trupy, cała kurde tęcza. Zaraz, zaraz, zaraz kończę. Tak, tak mówi mi brat, a potem gra jeszcze przez pół godziny. Czyli co, zasilanie wróciło na dobre? Na razie działa. To teraz ta bezpieczna strefa na górze powinna działać, tak? To jest ta. Tak, działa ta strefa. Przecież się przez to naprawiłem, o co chodzi? Czy ty się przebiłeś? Proszę mi pomóc, wpadłem do dziury, a mój brat zwiał. Gdzie są twoje rodzice? Nie żyją, boję się proszę pana, tu coś ze mną jest. Trzymaj się mały, już idę. Pomóc ci w czymś?
Jezu, zapomniałem, że to wali prądem. Znalazłem jakieś śmieszne miejsce, gdzie nie ma praktycznie nic. O, warto przeszukać. Bo zaznaczone, że to jest niezbadane miejsce, nie ma tam praktycznie nic, oprócz czarnej skrzynki Silasa. Średnie. Poziom pierwszy. I to ma być warte przeszukania. Wiecie, ile zombiaków ja tutaj załatwiłem, żeby to otworzyć? Powiedz, że coś tutaj jeszcze jest, to też można otworzyć, dobra. W środku nie ma wiele więcej. Szukali mnie, jednak nie było warto przeszukać. Teraz poziom trzeci mogę robić. Hej, jesteś tu? Co to tak właściwie robiłeś ze swoimi braćmi? Szukaliśmy skarbu, weszliśmy przez dziurę w dachu. Dobra, powiedz mi, gdzie dokładnie jest. Dzieciaki wlazły na taki dach, czajcie? Hej, ale co, że on uciekał, że tak krzyczałeś? To brzmi jak źle zrozumiany co? To brzmi jak źle zrozumiany skrypt. Że miał powiedzieć, hej mały, hej. I zrozumiał, że jakby ten chłopak uciekał, a tak naprawdę chyba po prostu przez radio go wołał. No tak. Co to? Duży! Nie jestem aż taki gruby. Jezu, możecie trochę ciszej? Doceniam owację, ale jak tak dalej pójdzie, zaraz zlecą się do gryzonie. Duży! Nie biorę z was podła. Skąd wiedzieliście? Duży! Mówię poważnie, zamknijcie się! To jest duży! I pyk! Okej, dostał. Odbiło się, czy wbiło się w niego? Chyba się wbiło w niego. Nie! Ej! Tak, wbiło się w niego, pokazało mi się na chwilę. Żeby zebrać. Hop. Ej! Ale strulował! Już odpoczywał i nagle zaczął lecieć znowu. Kocham jak oni mają zwiększony zasięg tego rzutu. W sensie, że ten rzut tak nawala, po prostu. O, zaczyna obrywać. Nie! Nie zaczyna obrywać? Czekaj, co? Coś tam gdzieś zaczyna obrywać, ale nie wiem do końca gdzie. Ale buchnie. I... Zrobiliście, ale nic mi to nie zrobiło chyba. Ja, nie, ale to jest głupie. Ej, to mało mu robi. Jo, ale to mało mu robi. Ale punkty się sypią, jak w niego trafiam. Ha, lamus. Zabił go? Jesteśmy zgubieni! Że co? Mam dosyć waszych gierek, gówniarze! Zaraz wrócę, biegiem w nogi! Oj, dzieciaki, ale żeście zapasy zgromadzili! Dzięki wam! To wszystko dla mnie zostawiacie! No i tu oczywiście nie... Ej, nie można tego... Co? Już? Czekaj, to nie jest full przypadkiem? Prawie. Ich tu oczywiście nie ma, ale zapasów jest mnóstwo! Opowiem wam ogólnie historię. Byłem sobie przez wczoraj na urodzinach ziomka w akademiku i zażyczył sobie, że będziemy chodzić po pokojach i pić z nimi, nie? Znaczy no, wielu ludzi nie ma, bo wakacje, często w ogóle pokoje były otwarte i nikogo w środku. Ludzie w ogóle sobie pokoje nie zamykają, bo nawet się nie boją, że ktoś ich okradnie. I w końcu weszliśmy do pokoju jednego z naszych ziomków. Ja tam widzę mikrofala. Oczywiście mój pijacki mózg od razu pomyślał, nie, trzeba tam coś wsadzić, nie? Trzeba wsadzić. Więc się zaczynam rozglądać i pierwsze co zobaczyłem, Ludwik. Nawet wsadzam Ludwika i nawet, powiem wam, się ładnie zmieścił. Coś tam przekręcam, nie patrzyłem w ogóle co przekręciłem, pewnie ustawiłem jakiś tryb odgrzewania kurczaka na pół godziny. Ale chłop mówi, że spoko, nie jest podłączone. I dalszej historii można się domyślić. Przeniosłem mikrofon na łóżko, podłączyłem do gniazdka. Zaczęło się świecić jak choinka na święta, i chłop mówi, bo tam mieliśmy też zagranicznych ziomków, także głównie po angielsku mówiliśmy, to chłop mówi: Kami, what the fuck are you doing? A ja takie: hot Ludwik. Potem w ogóle jakiś ziomek tak wchodzi bez słowa do tego pokoju i ktoś z naszych mówi: a ty co tu robisz? A on: mieszkam tu. I to było takie dziwne, jakby w ogóle nasz ziomek, ten drugi, który tam też mieszkał, bo to są pokoje dwuosobowe, on sobie gdzieś poszedł, nie? I nie wiem, jego współlokator przyszedł, w ogóle nie znał nas, my nie znaliśmy jego i trochę tak dziwnie, siedzieliśmy w cudzym pokoju, drugi właściciel sobie gdzieś poszedł, a my sobie obok siedzieliśmy i gadaliśmy, tak głupio trochę. Właśnie, mieliśmy tego questa zrobić! On chyba trochę długi jest. Znaczy mieliśmy, ja miałem, wy to sobie robicie co chcecie, tak? Wiem, że The Beast. Kurde, jeszcze godzinę muszę pograć! Dobra, gdzieś... Tutaj to... Nie, czekaj, gdzie to było? Gdzieś tutaj to chyba gadało. Ale... Trzeba najpierw chyba z kimś pogadać? Nie wiem, kurde. O, dobra, Noe. Musiałem najpierw się zbliżyć, żeby usłyszeć to i dopiero wtedy dostaję gościa. No to jest dziwne trochę. Jakby dobra, robi sens, że najpierw musisz to usłyszeć, ale żeby w tej samej rozgrywce? I mean, bez wyłączania gry, chyba że nie wiem, coś innego się zadziało.
Techcem! Siema, byku. Jeśli będziesz w okolicy strefy kibica, sprawdź, co tam się dzieje. Co masz na myśli? Sam zobaczysz. Ktoś wzywa pomocy. Były tam kobiety i dzieci. Sam też trochę brzmisz jak kibic. Legia górą! Teraz mogę kliknąć guziczek. O, Milusia. Jeszcze lepiej. Koniec sygnału. Do każdego, kto mnie słyszy. Ha. Potrzebujesz natychmiastowej pomocy. Zabiłem kobiety i dzieci. Oferuję śmierć w zamian za lekarstwa, wodę pitną i żywność. Chodź do mnie. Oferuję wybicie ci wszystkich ogien. Co się dzieje? I nie tylko. Jestem w strefie kibica. To miejsce to jedna wielka pułapka. Trzymaj ludzi z daleka. Rozumiem. W takim razie skorzystaj z własnej rady i zabieraj się stamtąd. Troy, myślę, że pójdę go znaleźć. Bez odbioru. A więc rzucasz mi wyzwanie. Wspaniale. Skorzystaj z windy, a dotrzesz wprost do mnie. Ja bym nie ufał takiemu gościowi, bo jakby trochę... Do każdego, kto mnie słyszy. Twoja sytuacja z każdą chwilą się pogarsza. Zabiłem już tylu, że już wszystkich nie pamiętam. No tak. Ale byli słabi. Do każdego, kto mnie słyszy. Trochę Bozak mówił podobnie. Wydnę ci z uszu bębenki i nic więcej nie usłyszysz. Umrzesz... Absolutnie. Ej, co jest? Ale nie martw się. Ja będę Kościu. Twoich krzyków. Coś tam widać? Nie, to jest światełko po prostu tylko. Do każdego, kto mnie słyszy. Do każdego, kto mnie słyszy. Zamknij portę. Są tu. A, on jest sam. Ej, ten pistolet teraz zastrzela potrójnie. Łatwo? Mówiłem, żeby mu nie ufać, żeby nie wchodzić do windy. Przecież to jest to samo piętro, on wyłączył prąd, żebym ja tam utknął i zabić mnie chciał. W wentach, skubany. Nie, fajny quest. Za pierwszym razem jak grałem, to w ogóle nie ogarniałem, że to jest quest. Myślałem, że tak będzie sobie chłop gadał przez cały czas. Dopiero potem ktoś mi uświadomił, że tu można przejść. Kurde, jeszcze trochę bym wyfarmił lewi kierowcy. Co jest? Ty w końcu uciekasz, czy nie uciekasz? Jeszcze punkty za to dostałem. Auto-alarm. Czy to mi będzie ściągać głównie wirali? To mógł nie być dobry pomysł. Szczególnie, że jestem za wolny. Ale go rozjechało, co jest? Sam mi pod wóz wskoczył, co jest? Ej, ale przeżył to. 8 punktów mi brakuje. Cześć. O. Pik i mamy czwarty level. Tylko trzeba znowu poszukać tu części. Jezu, ile tego trzeba? 8 śrub! Przeszukałem tutaj to wszystko i tylko dwie części zbudowałem. Da się to jakoś rozkładać, to co ja tutaj już mam? To? Da się to rozmontowywać wszystko? Śruby same tylko? Ale dobra, nie, dobra, śruby, okej. Okay. Śrub potrzebuje bardzo dużo. Czwarty level, wszystko. Kolejny? Na 12. Przemiec. Pokaż co potrafisz! Dobrze, ładnie, ładnie jeździ. Masz! Trafiłem go? Ej, on unika! Dobra, tak, kontynuować już będziemy następnym razem. Sporo dzisiaj żeśmy zrobili, no to już kurde, jednego levela mi brakuje, mógłbym to kończyć wszystko już. Także tak, to się to wszystko, do zobaczenia i siema!